Dzisiaj wracamy, czy kontynuujemy, nie wracamy, ale kontynuujemy temat podjęty już dość dawno, a jest nim chrzest w Duchu Świętym, ale powiedzieliśmy sobie, że skoro już mówimy o Duchu Świętym, to powiedzmy też i o Jego darach, bo nie można odłączać, odseperować Ducha Świętego od Jego możliwości, od Jego darów. Kiedy mówimy o Duchu Świętym, musimy także mówić o tym, czym On dysponuje, czym On nas obdarza, a obdarza nas swoimi darami. Ale także nie możemy zapomnieć o owocach. I weszliśmy w dziedzinę darów Ducha Świętego. Jedno jest pewne, bracia i siostry, o czym mówiliśmy poprzednim razem, że wolą Bożą jest, abyśmy nie byli nieświadomi rzeczy co do darów Ducha Świętego. Apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, powiedział tak: a co do darów duchowych, bracia, nie chcę. To nie było tylko życzenie apostoła Pawła. To jest życzenie Ducha Świętego, samego Boga. Nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy, a więc abyście byli laikami, abyście nie wiedzieli niczego albo tylko niewiele na temat darów Ducha Świętego. Bóg tego nie chce. Bóg chce, abyśmy jak najwięcej mogli poznać z tego, co jest możliwe do poznania na temat darów Ducha Świętego. Co do tego nie ma wątpliwości. Druga rzecz, druga prawda dotycząca darów Ducha Świętego polega na tym, czym się kończy rozdział 12. Rozdział 12 pierwszego listu do Koryntian zaczyna się od stwierdzenia, że nie jest wolą Bożą, żebyśmy byli nieświadomi prawdy na temat darów Ducha Świętego. Natomiast kończy się ten rozdział apelem, nakazem, taka jest wola Boża. Nakaz ten brzmi tak, oto: starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. A więc druga prawda polega na tym, że nie tylko powinniśmy wiedzieć maksymalnie dużo na temat darów Ducha Świętego, dlatego te wykłady, ale także, żebyśmy się o nie usilnie starali. I choć apostoł Paweł mówi, nakazuje, abyśmy się o nie usilnie starali, a więc usilnie starali o dary Ducha Świętego, choć o tym mówi, nie przekazuje nam niestety jakiejś szczegółowej instrukcji, co mamy robić, aby usilnie zabiegać, starać się o dary Ducha Świętego. Życzyłbym sobie, żeby było dalej napisane: więcej poście, na przykład 10 dni w miesiącu, ale tak nie jest napisane. Życzyłbym sobie, żeby było napisane: więcej się módlcie, na przykład 3 dni z rzędu, ale tak nie jest napisane. W związku z tym nie wiemy, w jaki sposób mamy się usilnie, na czym to usilne staranie się o dary Ducha Świętego miałoby polegać. Jest to tylko ogólne stwierdzenie. Usilnie starajcie się o dary Ducha Świętego, co nie wyklucza poszczenia, co nie wyklucza modlitwy, co nie wyklucza uświęconego życia. Ale tak jak powiedziałem, nie ma jakiejś szczegółowej instrukcji co do tego, jak mamy się ubiegać o owe dary Ducha Świętego. Choć nie mamy szczegółowej instrukcji co do ubiegania się o dary Ducha Świętego, niemniej jednak, jak to mówimy, z kontekstu, a więc z całości, z opisu, możemy wysupłać pewne prawdy zawarte w 12, zawarte w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian i w innych także miejscach apostoła Pawła co do sposobu ubiegania się o dary Ducha. I w związku z tym dzisiaj chcę mówić na temat sposobów ubiegania się o dary Ducha Świętego. Chcę mówić o rozeznawaniu obdarowania i przy tym chcę też mówić o celach darów Ducha Świętego.
A więc choć nie ma szczegółowego opisu, szczegółowej instrukcji, są niemniej jednak ogólne wzmianki o tym, co winniśmy robić, aby zabiegać o dary Ducha. I zwróćmy się ponownie do tego 31 wiersza z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Bo w tymże wierszu jest taka oto sugestia, pierwsza myśl, na którą chcę zwrócić uwagę i którą chcę w sposób szczególny zaakcentować. Posłuchajcie, drogie siostry i drodzy bracia. Jest tutaj taka wypowiedź, taki zapis apostoła Pawła. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. W tym brzmieniu, które odczytałem przed chwilą, zawarty jest nakaz, albo jak to mówimy, imperatyw, tryb rozkazujący, starajcie się. A więc to jest rozkaz, to jest nakaz, to jest imperatyw, tryb rozkazujący. Ale pewnie nie wszystkim nam wiadomo, że język grecki jest, tym się charakteryzuje, że niektóre tryby można oddawać w dwojaki sposób. A zatem w formie rozkazującej, tak jak tu jest powiedziane, ale także niektórzy tłumaczą ten wiersz, poprawnie także tłumaczą ten wiersz w formie informującej, a więc w trybie informującej, indicativus, nie imperat, ale informacja. I wtedy tak to tłumacząc, ten wiersz brzmiałby, posłuchajcie jak. Staracie się usilnie o dary Ducha, a ja wam pokażę drogę jeszcze zacniejszą. A więc Paweł stwierdza, że Koryntianie starają się o dary Ducha. Nie mówi, w jaki sposób oni się starają. Ale on zauważyć musiał, że oni się starają o dary Ducha. Być może zauważył ich gorliwość, posty, modlitwy i tak dalej, i tak dalej. A więc zauważył, że oni się starają usilnie o dary Ducha. I on nie gani tych sposobów, którymi oni chcą dojść do manifestacji darów Ducha. On ich nie krytykuje, że taką drogę obrali. On im po prostu mówi, dobrze, że się staracie o dary Ducha, o większe dary łaski, ale pozwólcie, kochani, że ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą, by osiągnąć to, o co zabiegacie. A więc on nie gani ich sposobu, on nie gani ich gorliwości, on po prostu chce im pokazać drogę jeszcze doskonalszą. Jak wiecie, kiedyś w Biblii nie było rozdziałów. Wszystko było i w oryginale wszystko jest połączone razem. I w związku z tym nie było po 31 wierszu rozdziału 13. Tylko natychmiast następował rozdział 13. To znaczy była ciągłość, to co dzisiaj stanowi, czym dzisiaj jest rozdział 13, to było jak gdyby przyłączone do obecnego wiersza 31. A więc wiersz pierwszy 13 rozdziału stanowił następną myśl. I Paweł mówi tak, ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą. I zwróćcie uwagę, natychmiast zaczyna tę drogę doskonalszą, na której powinni zabiegać o manifestację darów Ducha opisywać. I każdy, kto czytał choć raz w życiu 13 rozdział, wie, że jest to najpiękniejszy hymn na temat miłości. Nikt podobno nie był w stanie i nie był aż do tego momentu napisać piękniejszego hymnu na temat miłości, jak właśnie hymn zawarty w rozdziale 13. Jest to, tak jak mówimy, hymn na temat miłości. I często się nam radzi, abyśmy ten rozdział czytali trochę inaczej, niż my to zwykle czytamy. Bo my to zwykle czytamy
myśląc o kimś innym, albo w ogóle nie myśląc o nikim. Ale radzi się nam, żebyśmy ten rozdział czytali personifikując, a więc odnosząc go do siebie samego. Ja pamiętam, jakim szokiem dla mnie było, kiedy ktoś mi kazał czytać o to w ten sposób. Michał, 4 wiersz. Michał jest cierpliwy. Bo miłość jest cierpliwa. Zatem jeśli Michał ma miłość, to jest jaki? No łatwo się czyta, miłość jest cierpliwa. Ale czy Michał jest cierpliwy? No jak myślicie? No to każdy niech sobie sam odpowie na to pytanie. Idąc dalej, miłość jest dobrotliwa. Ale zostawmy miłość, a wstawmy w to nasze imię. Michał jest dobrotliwy. Michał nie zazdrości. Michał nie jest chełpliwy. Michał się nie nadyma jak paw. Michał nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. No, każdy niech stawi swoje teraz tutaj imię, a więc uczyńmy to bardziej odnoszące się do nas niż do czegoś anonimowego. A więc wracając do myśli, Paweł, nie ganiąc Koryntian za to, co oni robią, za sposób ubiegania się o dary ducha, mówi, że on im pokaże jeszcze drogę zacniejszą. I oto pokazuje im tę drogę zacniejszą. Tę najdoskonalszą drogę, tę najdoskonalszą atmosferę, w której najdoskonalej operują, manifestują się dary ducha. I jakbyśmy to tę najdoskonalszą drogę, tę najdoskonalszą atmosferę nazywali? Idąc za apostołem Pawłem, nazwalibyśmy ją miłość. Miłość wynika więc z tego, że pierwszym, najdoskonalszą pierwszą atmosferą manifestowania się darów Ducha Świętego jest miłość. Ano, powiedzcie na to amen. Spróbujmy popatrzeć. Popatrzmy na Boga. Czytamy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, w 16 wierszu, że Bóg, no każdy ten wiersz powinien znać na pamięć. Tak Bóg, że dał. Dał, ale proszę zwrócić uwagę, umiłował i dał. Dał na skutek miłości. A więc dar objawił się na skutek miłości. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. Skoro mówimy o darach, o dawaniu przez Ducha Świętego, to poprzedzać te manifestacje musi miłość. To jest Boża droga. A spójrzmy na służbę Pana Jezusa. Spójrzmy na służbę Pana Jezusa. W rozdziale pierwszym Ewangelii Marka, od wiersza 40 do wiersza 45 czytamy o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce nieopodal Kafarnaum. Czytamy tam, że Jezus wychodził z Kafarnaum, i nagle zastąpił mu drogę trędowaty, cały pokryty trądem. Ja przypuszczam, że ludzie, którzy szli za Panem Jezusem, zgodnie zresztą z prawem, już chwycili za kamienie, aby go ukamienować. Bo tak brzmiało prawo. Trędowaty człowiek nie miał prawa stanąć na drodze zdrowych ludzi. A jeśli by się ważył, to zdrowi ludzie mieli prawo go ukamienować, bo trędowaty człowiek był uważany za człowieka nieczystego, niegodziwego przebywania w społeczności z ludźmi zdrowymi. I w związku z tym ci ludzie, ten tłum, który szedł za Panem Jezusem, już się oglądał za kamieniami albo już je zbierał, aby się z nim rozprawić. Tymczasem ten człowiek, ten trędowaty, upadł na swoje kolana przed Jezusem, i oto co mówi: jeśli chcesz,
to możesz mnie oczyścić, jeśli chcesz, jeśli chcesz. I teraz nastąpiła niesamowita chwila napięcia. Ludzie czekali, jak zareaguje Jezus. Wystarczyło, że Jezus by przemilczał i już by go ukamienowano. Już by go ukamienowano. Co teraz zrobi Jezus? Jak zareaguje Jezus? Jak postąpi Jezus? Przejdzie obok, powie, a co ty nie znasz prawa? Prawo ci zabrania. I już byłoby po tym człowieku. A więc zauważcie, jakie napięcie zaistniało w tym momencie. Być może wzburzony lud, jak śmiał, jak się ważył. I ten biedny, trędowaty, cały pokryty trądem. Leżący na twarzy, klęczący na kolanach. I nagle z ust Pana Jezusa, ale zanim to wyszło z ust Pana Jezusa, najpierw jest powiedziane, co się pojawiło w tym czasie w sercu Jezusa. Czym poruszone było serce Jezusa, zanim mu cokolwiek dał. Zanim przez Jezusa zamanifestował się dar uzdrawiania albo dar czynienia cudów. Proszę spójrzcie, czym w tym momencie najsamprzód wypełniło się serce Jezusa. A Jezus zdjęty litością. A litość to jest przecież jakiś synonim miłości. A litość coś bardzo bliskiego miłości. Litość wynika, wyrasta z miłości. Nikt nie może się litować nad kimś innym, jeśli nie ma miłości. Jeśli nie ma miłości, to co najwyżej wzgarda, potępienie, odrzucenie. Ale tu ze względu na to, że serce Jezusa było przepełnione miłością, pojawiła się zaraz w ślad za tym litość. I oto w dalszej części jest powiedziane, co Jezus uczynił. Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A więc znowu w jakiej atmosferze zadziałał tutaj dar czynienia cudów, czy też dar uzdrawiania? A więc któryś z tych darów? No, w jakiej atmosferze? W atmosferze miłości. A gdybyśmy przypomnieli sobie 11 rozdział Ewangelii Jana. W 11 rozdziale Ewangelii Jana czytamy o Betanii. O domu w Betanii, w którym mieszkało dwie siostry, Marta, Maria i brat ich Łazarz. I jest powiedziane, że Jezus miłował Martę, miłował Marię i miłował Łazarza. I oto doszła go wiadomość, że Łazarz choruje. Jezus nie pośpieszył od zaraz, żeby rozwiązać problem domu w Betanii. Ale jeszcze jakiś czas pozostał w oddaleniu. A kiedy wreszcie przyszedł, dowiedział się, że Łazarz już nie żyje. I zobaczył rozpacz Marii, jak płakała. I zobaczył rozpacz Marty, jak płakała. I spojrzał na ludzi sympatyzujących z tym domem, jak oni także płakali. I wtedy czytamy nagle, że Jezus rozpłakał się. Rozpłakał się na widok tego, co zastał. Łazarz umarły, płacząca Marta, płacząca Maria, płaczący ludzie. Jezus rozpłakał się. Ale zaraz potem czytamy, że podszedł do grobu i powiedział Łazarzu, wyjdź. I znowu chciałoby się zapytać, w jakiej atmosferze zadziałał dar czynienia cudów? Bo to nie ulega wątpliwości, że był to dar czynienia cudów. W jakiej atmosferze? Łzy Pana Jezusa świadczą, że zadziałał On w atmosferze miłości. To miłość była motywacją działania naszego Pana Jezusa Chrystusa. To miłość, nie cokolwiek innego. On nie uczynił niczego po to, żeby siebie samego wywyższać, żeby odprawiać jakieś widowisko, żeby go ludzie podziwiali. Nie, on uciekał przed podziwem ludzi, przed akceptacją ludzi. Pamiętacie, swego czasu chciano go uczynić królem, ale on opuścił to miejsce. Wtedy, kiedy rozmnożył chleb i nakarmił setki czy tysiące ludzi, chciano go uczynić królem. Ale on nie przyjął tego do akceptacji. Odszedł.
A więc nie czynił niczego po to, żeby siebie w jakiś sposób wywyższać, albo żeby go ludzie wywyższali. Nie o to chodziło. To zupełnie inna była motywacja działania Pana Jezusa. A jeszcze inny przypadek. Chcę, żebyśmy to zrozumieli, że jeśli chcemy, żeby pośród nas manifestowały się dary Ducha, to najlepsza droga do ich objawiania się, do ich manifestacji jest miłość. Miłość. W tej właśnie atmosferze najlepiej, najczęściej działają dary Ducha Świętego. No, skoro jesteśmy przy tym temacie, spójrzcie jeszcze na jeden przypadek z życia Pana Jezusa. Przyszedł wraz z uczniami do Jerozolimy. Mówi o tym ewangelista Jan w 5 rozdziale. Uczniowie gdzieś poszli tam oglądać zaułki, albo ja wiem, gdzie poszli. W każdym razie nie było ich z Nim. A On sam poszedł do miejsca, do którego zwykli, że tak powiem, święci w cudzysłowie ludzie nie zaglądali, nie zachodzili. Dlatego, że było to miejsce, w którym no, atmosfera, widok, także zapach nie był atrakcyjny. A On sam udał się do obsadzawki Betesda, gdzie leżało mnóstwo chorych, ślepych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem czytamy, że podszedł do jednego z tych chorych, 38 lat chorobą złożonych i z własnej inicjatywy, widząc nieszczęście tego człowieka, widząc jego ból, widząc zawiedzione nadzieje, jego złamane nadzieje, ten człowiek powiada, nikt mi nie jest w stanie pomóc. Nawet ja sam, kiedy chcę wejść, to inny przede mną wstępuje. Jezus wtedy pyta go, a czy chcesz być zdrowy? No jakżeż, nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Wstań, weź łoże swoje i idź. I chciałby się zapytać, czy Jezus tam musiał iść? Czy ktokolwiek zmusił do tego, żeby tam poszedł? Czy ktokolwiek mu nakazywał, z wyjątkiem Ojca, żeby tam poszedł? Mógł być z uczniami, tam gdzie oni byli. Ale On zostawił ich, albo oni Jego zostawili, a On poszedł do sadzawki Betesda, żeby pomóc temu nieszczęsnemu człowiekowi. I znowu czym się kierował? Bo przecież ten człowiek go nawet potem oskarżył, jak wiecie. Żydzi z tego powodu, że uczynił to w sabat, chcieli go ukamienować. Jezusa. A więc czym się kierował? Nie zapłatą. Ani czymkolwiek innym. Jedyna motywacja, która przychodzi mi w tej chwili na myśl, to jest miłość. Miłość do nieszczęsnego, potrzebującego pomocy człowieka. I mówię wam raz jeszcze, że w atmosferze miłości najdoskonale manifestują się dary Ducha Świętego. Bo człowiek, którego serce jest przepełnione tą głębią Bożej miłości, nie może przejść obojętnie obok potrzebującego. A jeśli widzi chorego człowieka, jeśli widzi człowieka nieszczęsnego, to jego serce wzbiera miłością. I w tej atmosferze bardzo szybko, bardzo łatwo jest objawić dar Ducha Świętego, jakim jest miłość, prawda? A jeśli brakuje miłości, to przejdziemy obojętnie. To nie robi na nas wrażenie mowa o tym, że ktoś tam cierpi, że ktoś jest w szpitalu, że ktoś potrzebuje pomocy. No, trudno, no tak się zdarzyło. To jakżeż wtedy możemy oczekiwać, że Duch Święty się zacznie przez nas manifestować? Ale jeśli odczuwamy to brzemię z powodu cierpiącej ludzkości, cierpiących ludzi, to wtedy tak jakbyśmy się otwierali na to, aby przez nasze życie Duch Święty objawiał swoje dary. A więc Paweł miał rację, kiedy powiedział do zboru w Koryncie: słuchajcie, dobrze robicie, że się staracie o dary Ducha. Dobrze. I nie chodzi o tym, w tym staraniu o to, abyście się wyróżniali, abyście za proroków wielkich byli uważani, za cudotwórców uważani. Nie to o to chodzi. Bo dary nie służą temu, kto je manifestuje. Absolutnie. Ten, kto manifestuje dary, najczęściej spotyka się z opozycją.
Taka jest prawda. Najczęściej spotyka się z opozycją, z krytyką. Dary służą innym ludziom. My jesteśmy tylko narzędziami, naczyniami. I wszelka chwała nie naczyniu, tylko temu, który objawia te dary, więc Duchowi Świętemu. I Paweł miał rację, kiedy mówi, ja wam jeszcze doskonalszą drogę pokażę, a tą drogą jest, już wszyscy wiemy, miłość. Dlatego powiada dalej zaraz apostoł Paweł, dążcie do miłości. Starajcie się o miłość. Starajcie się o miłość. Dążcie do miłości. Dążcie do miłości. Tak się zaczyna 14 rozdział. Po tym hymnie o miłości nagle Paweł przychodzi do takiego oto stwierdzenia. Dążcie do miłości. I starajcie się o dary ducha. Jeśli nie kieruje tobą miłość, to zaniechaj starania o dary, bo to jest sobkowstwo, to jest chęć wywyższenia swojego ja. Ja chcę być tutaj widoczny, ja chcę być tutaj słyszany i tak będę się z tego powodu starał o dary ducha. Nie, nie, to nie jest droga. Droga do objawiania darów Ducha Świętego zaczyna się od dążcie do miłości. A więc jeśli miłość jest motywacją naszego dążenia do objawiania się darów Ducha Świętego, to jest wszystko w porządku. A jeśli cokolwiek innego, to jest to fałszywy trop, jest to fałszywa droga, z której trzeba jak najszybciej zejść, bo ona nas może zaprowadzić na manowce. A więc pierwsza motywacja do ubiegania się o dary Ducha Świętego jest, jeszcze raz zaakcentujmy to, miłość. A czy są jeszcze jakieś inne? Oczywiście, powiedziałem i powtarzam, nie ma szczegółowej instrukcji, w jaki sposób zabiegać o dary Ducha. Ale możemy wyciągnąć pewne wnioski z tej długiej wypowiedzi apostoła Pawła na temat darów, to znaczy z 12, 13 i 14 rozdziału. Możemy wyciągnąć pewne wnioski. I oto drugi wniosek. Drugi według mnie wniosek, który jak gdyby motywuje nas do ubiegania się o dary ducha. Posłuchajcie. 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział, 12 wiersz. Tak i wy, pisze Paweł, tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, już tutaj nie ma miłości, bo miłość już on omówił, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Znajdujemy oto drugi powód, dla którego powinniśmy się ubiegać o dary Ducha Świętego. Czy możecie mi powiedzieć, jaki to jest powód? Ubiegać się o te dary. Czy o dary, ponieważ służą one ku zbudowaniu zboru. A więc dla dobra społeczności. Dla dobra całej społeczności. Jak Bóg da, a będziemy żyć, a Pan nie przyjdzie, to jeszcze kiedyś wrócimy do tematu, jakim jest Kościół. Jest to bardzo ważny temat. I wtedy to, o czym w tej chwili tylko będę wzmiankował, omówię w miarę szczegółowo, w miarę dogłębniej. Dzisiaj tylko powiem tak. Powtórzę to, co już wiecie i znacie moje stanowisko. Moje zdanie jest takie. Kościół to nie jest teatr jednego aktora. Czy mnie zrozumieliście, co chciałem przez to powiedzieć? Kościół to nie jest teatr jednego aktora. Już na samym początku, gdy tylko Bóg stworzył człowieka, to przyglądał się temu człowiekowi i powiedział, o, źle jest być człowiekowi samemu. Dlatego dał mu towarzyszkę, kogoś do społeczności. Bo człowiek, jak to ktoś powiedział, jest istotą stadną. Najlepiej się czuje w stadzie. A więc w społeczności nie ma czegoś takiego w Biblii jak pojedynczy Kościół. Pojedyncza jednostka jako Kościół. Dlatego Biblia bardzo często przyrównuje Kościół do ciała. Ciało jest jedno, ale pozwólcie, popatrzcie na wasze ciało, ale członków ma wiele.
Ciało jest jedno. Chyba, że ktoś ma halucynację, to widzi na 102. Ale jeśli nie ma halucynacji, to widzicie, że stoi tu jeden człowiek. Ale ten jeden człowiek ma wiele członków. Oczy, uszy, ręce, nogi i tak dalej, wiele członków. A każdy z tych członków składa się jeszcze z tysięcy, tysięcy komórek. Jakże złożony jest ten obraz, jakim jest ciało. A zatem Biblia nie zna czegoś takiego jak pojedyncze chrześcijaństwo. Jak samotny biały żagiel. Z lektury książkowej, szkolnej coś takiego znamy. Nie ma czegoś takiego. Jeśli ktoś taką opcję obiera w życiu, to się myli. To jest zwiedziony, to jest w błędzie. Bo Kościół to społeczność. Po co jest ta społeczność, to dzisiaj o tym nie będę mówił. W każdym razie Kościół to wspólnota. Wspólnota, w której jeden drugiemu ma dodawać posiłku. I spójrzcie, to jest zdumiewające. Jeśli ktoś jeszcze do tej pory tego nie odkrył, to niech to odkryje, że tacy wielcy, jak choćby apostoł Paweł, w momencie, gdy się nawrócił i gdy uciekł, albo gdy musiał uciekać z Damaszku i przybył do Jerozolimy, to co było jego pierwszorzędnym, priorytetowym pragnieniem? Co było? A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów. Nie powiedział, niepotrzebna mi jest społeczność. Ale jego pragnieniem było stać się cząstką uczniów społeczności w Jerozolimie. Że go traktowali jak obce ciało, to inna prawda. Ale to go nie zrażało. On chciał stać się jednym z nich. A więc chciał się stać cząstką tej społeczności. To dopiero później, kiedy Kościół zletniał, kiedy Kościół zboczył, pojawili się słupnicy, samotnicy, pojawili się święci, którzy mieszkali w lochach pojedynczo, którzy nie utrzymywali społeczności z innymi, ale samotnie spędzali życie gdzieś tam w pieczarach, na pustkowiu, na słupach, na pustyniach i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwotne chrześcijaństwo czegoś takiego nie znało. Gdy Piotr został zwolniony z więzienia, że się odwołam znowu do Dziejów Apostolskich, gdy został zwolniony z więzienia, to co jest napisane? Udał się do swoich. To jest 4 rozdział Dziejów Apostolskich, 23 wiersz. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich. Czyli Piotr miał swoich. On wiedział, kto jest jego rodziną. On wiedział, gdzie jest jego rodzina, gdzie jego rodzina się znajduje. I w związku z tym poszedł do swoich. Wracając jeszcze wcześniej, tych 120 osób, które przeżyło chrzest z Duchem Świętym w Dzień Zielonych Świąt, w wierszu 42 rozdziału 2 czytamy, trwali w nauce apostolskiej, wtedy jeszcze nie było starego, Stary Testament, owszem, Nowego Testamentu nie było. Słownie tylko była przekazywana nauka apostolska, więc trwali w nauce apostolskiej. A druga rzecz, która tu jest zaakcentowana, i we wspólnocie. A więc znowu społeczność. Cenili sobie tę społeczność. Ludzie za uczestnictwo w społeczności wtedy, drogie siostry, drodzy bracia, płacili życiem. Bo jeśli kogoś przyłapano na udziale w społeczności, ponosił śmierć. I znamy takie przykłady. Znamy takie przykłady, że przyłapano ludzi, którzy śledzono ich, a gdy wykryto, dokąd idą, to ponosili śmierć. A więc społeczność wówczas była czymś niezwykle ważnym. Ludzie rozumieli, czym jest społeczność. Rozumieli, czym jest społeczność w oczach Boga. Rozumieli, czego my nie zawsze rozumiemy, co nie zawsze dociera do naszych uszu, bo może otępiały,
albo coś innego jest powodem. Ale popatrzmy, skoro już dzisiaj o tym mówimy, jak Bóg patrzy na społeczność, na Kościół, jak Bóg patrzy na swoje, na ciało, w którym jest Kościół. Oto w 5 rozdziale listu do Efezjan, w 5 rozdziale listu do Efezjan czytamy tak w wierszu 25 i 27. Co prawda jest tu mowa o relacjach małżeńskich, ale małżeństwo jest także symbolem Kościoła. I popatrzcie, co Paweł mówi na temat Kościoła, mając na uwadze relacje małżeńskie. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus, i tu jest uwaga, jak i Chrystus umiłował Kościół, eklezję i wydał zań samego siebie. A więc Chrystus umiłował Kościół i umarł za ten Kościół. A teraz popatrzcie na wiersz 27. Aby sam sobie przysposobić Kościół, pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Popatrzmy, jaki jest stosunek Chrystusa do Kościoła. Czy jest to logiczne, skoro mówimy, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa? Czy byłoby to logiczne, gdyby ktoś powiedział, ja miłuję Chrystusa, ale oblubienicy Jego w żaden sposób? Czy nie czułbyś się obrażony, gdybyś ktoś powiedział, ty jesteś w porządku, ale twoja żona to jest do niczego? Przystanowimy jedno ciało. To, co mówi ktoś o twojej żonie, to tak jakby mówił o tobie. To, co ktoś mówi o tobie, to tak jakby mówił o twojej żonie. Choć są to dwie różne osoby. Nie można w ten sposób myśleć i interpretować. Chrystus w porządku, ale z jego oblubienicą, Kościołem, ja nie chcę mieć nic wspólnego. Albo ja sam jestem Kościołem. Posłuchajcie, modlimy się modlitwą pańską. Ojcze mój. No więc dlaczego nasz? Bo to podkreśla wspólnotę. Że nie jesteśmy palcem, nie jesteśmy... Kościół to nie teatr jednego aktora. Ojcze nasz. Tu prowadzący wspomniał o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Jak się spodziewacie? Będzie zabierał Chrystus pojedyncze osoby? Nie, tam wszędzie, gdzie jest mowa o zabraniu Kościoła, w pierwszym liście do Tesaloniczan jest liczba mnoga. A więc cały czas jest podkreślane, że więcej niż jedna osoba. W związku z tym nie mają racji ci, którzy mówią, ja jestem niezależny. Ponadzborowy, ponadkościelny, modne angielskie słowo, independent, niezależny. No. Wiecie, że jestem wychowankiem domu dziecka. Czy wiecie, za czym my, wychowankowie domu dziecka, najbardziej tęskniliśmy? Kiedy zwłaszcza przychodziły święta Bożego Narodzenia albo inne święta? Kiedy widzieliśmy, jak rodzice idą ze swoimi dziećmi na spacer i tak dalej. Ja już byłem na tyle dorosły, że mogłem sobie to jakoś wytłumaczyć, ale te maluchy, 5-6-latki, w żaden sposób tego zrozumieć nie mogły. Skowyczały jak pieski, kiedy widziały, co się dzieje, a one w tym udział brać nie mogły. Czy wiecie, za czym najbardziej tęskniliśmy? No. Za rodziną, żeby mieć swoją rodzinę, żeby nie być sierotami. Biedna duchowa sierota. Powinieneś mieć, jeśli nie masz oczywiście, wybaczcie, że ja to tak mówię, ale ja nie personifikuję, ani myślę, nie mam na myśli nikogo. Ale chcę podkreślić, jak fałszywe niektórzy ludzie wnioski wyciągnęli. Mnie nie jest potrzebny zbór, mnie nie jest potrzebna społeczność i tak dalej, i tak dalej. Po co mi? To jesteś sierotą, która się błąka między jedną rodziną a drugą. Ja byłem bardzo zdecydowanie przeciwny modzie, która była swego czasu. Zdaje się, że ona już zgasła, że ona już upadła.
Ta moda polegała na tym, że na okres świąt rodziny brały z domu dziecka sieroty na tydzień czasu, powiedzmy sobie. Ja się pytam, i czemu to ma służyć? Chcecie pokazać tym dzieciom, jak dobrze jest w rodzinach, a potem je z powrotem odesłać do szarości, do domu dziecka? One potem przez miesiąc czasu będą przeżywały traumę, że były w takim oto miejscu, gdzie tak dobrze się czuły i teraz nagle zostały stamtąd usunięte i wróciły do szarej, ciężkiej codzienności, szarej rzeczywistości. Jaki to ma sens? No po co? Jeżeli już ktoś się decyduje wziąć to dziecko, to niech je weźmie, adoptuje na stałe. Ale nie tak, posłuchaj, ja ci dam liznąć, spróbować, jak to jest w rodzinie, ale wracaj z powrotem. Ja czegoś takiego bym sobie nie życzył. I czasem pytali mnie ludzie, no co ty na to, bracie, albo jak tym? Absolutnie jestem przeciwny temu, bo wiem, jak ja bym się czuł, gdyby mnie wzięto, albo te dzieciaki, gdyby wzięto na tydzień, na dwa, a potem wracajcie z powrotem. To te dzieci znowu przez pół roku o niczym innym by nie myślały, tylko o tym, jak im tam dobrze było, a teraz zostały stamtąd usunięte. Kochani, błogosławiony człowiek, który zna swoje miejsce, wie, gdzie jest jego rodzina, zna swoich i może do swoich się zawsze zwrócić. Powiesz, no ale tam w tym zborze jest tyle problemów. A takie problemy. Proszę bardzo, masz w objawieniu świętego Jana 7 zborów, wśród których przybywał sam Chrystus. Czy w którymkolwiek z nich, czy znasz taki zbór spośród tych 7, w którym nie było żadnych problemów? Pokaż mi to, ja się do niego przyłączę. Czy w Efezie nie było problemów? No właśnie, mam przeciwko tobie, żeś pierwszą miłość opuścił. A w dalszym. A wreszcie laodycejski zbór. Stoję za drzwiami i kołaczę. Nie chcecie mnie wpuścić do środka, mówi Chrystus. Dlatego, kochani bracia i drogie siostry, kochajcie zbór. Miłujcie zbór. Ceńcie sobie społeczność. Widzicie, nawet Paweł powiada, starajcie się nie o te dary, które was będą podnosić w oczach innych. O, przyjechał uzdrowiciel. O, przyjechał cudotwórca. Nie. Tak, też o te się starajmy. Ale głównie starajmy się o te, które służą dla zbudowania, dla dobra zboru. Miej na uwadze dobro zboru. Żarliwość o twój dom, ta mnie pożera, powiedział Pan Jezus. Więc miej tę żarliwą gorliwość do zboru. A wtedy będziesz mógł liczyć, że Pan, widząc twoją żarliwą gorliwość do zboru, będzie chciał cię użyć jako swoje naczynie dla zbudowania, dla dobra, dla korekty, dla zachęty, dla pocieszenia. Dlatego też, już czasu dzisiaj na to nie ma, ale dlatego też proszę zwróćcie uwagę, ilekroć razy czytamy o manifestujących się darach Ducha Świętego, to zauważamy, że one się manifestowały w zborach. Prorocy występują w zborach. Czyniciele cudów występują w zborach. Wszędzie dary objawiały się przez tych, którzy byli w zborach. Miejcie mi za zły albo nie, ale ja bym pogonił takiego proroka, który by tu przyszedł i prorokował, a gdybym go zapytał, a z której ty społeczności pochodzisz? Ja jestem independent, a wynocha stąd. Tu nie twoje miejsce. Bo tacy to najczęściej wchodzą tylko po to, żeby robić. Ja muszę powiedzieć, że w Australii kiedyś śmiałem się, ale też złościłem się. Bo przyszła pewna kobieta do zboru i ledwośmy zaczęli się modlić, ona już prorokuje. Ja tak patrzę na nią, no co pomyślałem, to pomyślałem, ale coś tam pomyślałem. Ale po nabożeństwie pytam pastora zboru, kim jest ta kobieta? A on mówi, a ona tylko przychodzi, jak przyjeżdżają goście, na przykład Michał Chydzik. Ale jak przyjdzie, to zaraz prorokuje. Ja powiem, i wy nic z nią jeszcze do tej pory nie zrobiliście? A powinniście.
Bo jak taki ktoś może dbać o dobro zboru, skoro on tylko się pojawia jako gość i tylko po to, żeby się pokazać, oto jestem, słuchajcie mnie, bo ja jestem prorok. Tak być nie może. To nie jest droga. Manifestujące dary ducha powinni być ukorzenieni w zborze. Troska o zbór powinna ich przenikać. I oni wtedy stawiają się do dyspozycji Pana. Panie, użyj mnie dla dobra tego zboru, bo tu jestem, tu jest o moje korzenie. Wtedy jest to zdecydowanie bardziej błogosławione niż tak zwani wędrowni czyniciele cudów albo wędrowni prorocy i tak dalej, i tak dalej. To bardzo często są wilki w owczych skórach. Przyjadą, narobią zamieszania w zborze i pojadą, a pastora zostawiają z kłopotem. I przed takimi niech nas raczej Pan strzeże. Ja nie mam zaufania do takich właśnie obcych proroków, obcych czynicieli cudów. Modlę się o to, aby spośród nas Pan wzbudzał, pośród nas tych, którymi się będzie posługiwał. Bo troska o zbór to jest cecha Ducha Świętego. To jest cecha Wszechmogącego Boga. Halleluja. Poobrażałem was, co niektórych może? Jeśli tak, no to zróbcie z tym, co chcecie. Ale ja nie znam innej prawdy zawartej w Słowie Bożym. Niech nas Pan błogosławi.